Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 4 do 10 marca dla byka, panny, koziorożca, znaki ziemi. Dobrze, zaczynamy od kart tarota. 4, 10 marca, ja przypomnę. O, u byka jakie tutaj, moi drodzy, energie mocne. Muszę podnieść karty. I jeszcze raz przetasujemy. Tu wypadło pół talii. O właśnie, coś się będzie działo. U byka. Poniedziałek dobrze rozpocznie się tydzień, dobry czas na rozmowy z rodziną. Ale moi drodzy, to będzie tak tutaj chwilowo, bo w poniedziałek jest stabilnie, bezpiecznie, a we wtorek już jakieś prowokacje, jakieś kłótnie, popsute relacje, rywalizacja, walka o coś, o finanse, walka o z rodziną. No, we wtorek jest tutaj niestabilnie. W środę ograniczenia. Czy będziecie za kimś tęsknić, czy wam będzie brakować jakiejś tutaj, no nie wiem, czy w sprawach finansowych będzie brakować pieniędzy, no nie wiem, co tutaj będzie, ale będzie dużo braków, ograniczeń i możecie poczuć smutek. Bardziej to się tyczy takich emocji, ja myślę, bo jest tu rodzina i oczywiście dużo kielichów koło was. Także w środę ograniczenia emocjonalne najwięcej tutaj tak to wygląda. W czwartek już lepiej spędzacie czas wspólnie ze znajomymi, z kimś, gdzieś może w restauracji, albo też coś dobrego sobie ugotujecie. Jest karta zwycięstwa, deklaracji, dogadania się. Wszystko idzie dobrze, tak? Wszystko się zaczyna układać w czwartek. W piątek przy tej czwórce kielichów jest odpoczynek, trochę nudy. Jest czas na przemyślenie i oczywiście taki spokój, bo tego spokoju wam potrzeba. W sobotę karta świata, być może ktoś was odwiedzi z zagranicy, albo też będziecie wy gdzieś się wybierać. Też jeśli nie macie do czynienia z zagranicą, to też jest to karta internetu, ale wyzwolicie się z jakiegoś dużego problemu, bo tutaj jest sukces, moi drodzy, w sobotę. I w niedzielę też to może być wyjście na lotnisko dla niektórych, wyjście na festyn, gdzieś wyjdziecie do marketów, jeśli będą otwarte, gdzieś wyjdziecie do muzeum, do ludzi, tak? I będziecie cieszyć się życiem. Także tak to wygląda zdrowotnie, ja bym powiedziała, u byka. Uważajcie na zmiany w układzie krwionośnym, bóle uszu, na pewno tutaj sprawy laryngologiczne dla niektórych, ale ogólnie nerwowość, stresy, bo idą zmiany, Lenormand mówi. Zmiany, mogą być problemy z dogadaniem się, z jakąś umową, z jakąś deklaracją z kimś. Także tu tak to wygląda dla byka. No dobrze, ja wam dziękuję, kochani, za uwagę i przechodzimy do panny. Oj. Przechodzimy do panny. Ja tylko przypomnę, od 4 do 10 marca dla ścisłości, także do kart w zasadzie, tak. Panna, 4-10 marzec, panna. Panna. Poniedziałek bardzo dobry dzień, dziewiątka monet, jest wyrównana energia, otrzymujecie pieniądze, kupujecie coś, cieszycie się ze swojego domu, z miejsca zamieszkania, kupujecie coś dla siebie, dla domu waszego, duży zakup nawet, to może być jakiś mebel. We wtorek oczekiwanie na coś znowu, bo poniedziałek zaczął się świetnie, we wtorek oczekujecie czegoś lub na kogoś czekacie, jest tutaj jakiś problem, tak, smuteczek. I w środę również. To są takie smutki z przyszłości, że wy czegoś będziecie bardzo żałować w tym tygodniu, wtorek, środa.
że coś się wydarzyło nie po waszej myśli, że coś zrobiliście nie tak. No ale długo to nie może trwać, bo już w środę pomyślicie sobie i będzie was głowa bolała, a w czwartek już sobie dacie spokój. Wyrównana energia jest tutaj, być może będziecie mieli jakąś ważną rozmowę w czwartek, może z lekarzem, albo też egzaminy. Ze wszystkim sobie poradzicie. Nie martwcie się, bo tutaj się zamartwiacie. O ten czwartek, o tą rodzinę, czy dacie radę? I znowu w piątek wychodzi właśnie spotkanie w gronie rodziny, ale stabilność i bezpieczeństwo, także nie ma czym się martwić. W sobotę jest sukces, jest zabawa, jest imprezka, wszystko wraca do normy, cieszycie się życiem i macie świętowanie sukcesu, ale w sobotę, tak? A w niedzielę już znowu jest przemęczenie, moi drodzy, i potrzeba odpoczynku. Zdrowotnie mogą boleć kości, stawy, głowa, nerwobóle jakieś z emocji, pęcherz moczowy, układ krwionośny może dokuczać i kostno-stawowy. No, ale to są tylko takie, moi drodzy, prognozy zdrowotne ogólne, tak? Tutaj, moi kochani, jeśli będziecie podpisywać umowy, będziecie rozmawiać, to uważajcie, bo jest duże zagrożenie, że ktoś będzie chciał albo was oszukać, fałszywa umowa, fałszywe zlecenie, fałszywa deklaracja. No właśnie. Uważajcie na to, żeby nie stracić przy jakiejś umowie. No dobrze, kochani, i teraz przechodzimy do koziorożca. Od 4 do 10 marca, ja przypominam do kart, aby tutaj moi drodzy miały tą prognozę karty. Dobrze, tutaj moi drodzy jest przemęczenie od poniedziałku koziorożca. Za dużo obowiązków na siebie bierzecie, za dużo tego wszystkiego i macie, moi drodzy, problem. Mogą boleć kości, stawy. Uważajcie na siebie. W środę możecie szukać czegoś, podróżować, też korzystnie coś kupować czy sprzedawać. Wtorek będzie lepszym dniem. Też może być wyjście na przykład do lekarza, tak? Dla niektórych. W środę natomiast jest moc, już wracacie do takiej energetyki prawidłowej. Też możecie komuś pomagać i oczywiście dzieciom czy zwierzętom. Większa witalność w was wstąpi. W czwartek imprezka, świętowanie sukcesu, dobre wiadomości. Czwartek szczęśliwy. Tutaj też jakieś, moi drodzy, spotkanie właśnie się szykuje z takimi osobami. Możecie się pogodzić z kimś, zaprzyjaźnić. No, fajnie to wygląda w czwartek. W piątek wahanie. Uważajcie, żeby nie podjąć jakiejś złej decyzji, tak? Dwójka buław jest odwrócona, więc ja przeważnie nie czytam odwróconych kart, no ale tutaj tak się zadziało, że nie przełożyłam. To może być jakaś, moi drodzy, zła decyzja, zły wybór. Uważajcie na to, bo jest dużo wahania w was, żeby dobrze wybrać, żeby się zastanowić przed błędnym wyborem, bo nigdy nie wiemy, tak, czy dobrze postępujemy. Szukajcie odpowiedzi w głębi duszy. Słuchajcie wewnętrznego głosu intuicji. Sobota, podróż, gdzieś wyruszacie, coś załatwiacie. Oczywiście jest już lepszy dzień, bo ta ósemka mówi o tym, że są tu zamieszanie, jest tu zamieszanie, jest dużo spraw, ale idziecie, rozwijacie się do przodu. I w niedzielę czas spędzony z dziećmi, zaczynacie od nowa coś, być może jakąś podróż z dziećmi. Coś od nowa zaczniecie, jakieś na przykład zakupy, robienie, jakieś obowiązki, ale takie przyjemne z dziećmi, na przykład w niedzielę, ale też od nowa możecie zacząć jakąś praktykę, jakąś naukę.
Zdrowotnie, kochani, stawy kości, układ moczowy, pęcherz. No tak. Odporność, trzeba uważać na odporność. Zmiany. Zmiany co do podróży. Uważajcie w podróży, bo tutaj jest jakaś zmiana i tu też wychodziło właśnie zastanowienie się przed podróżą. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie co do podróży, bo tutaj jest jakiś problem. Podróż odwołana, może trzeba będzie odwołać jakąś podróż. Także na takie rzeczy trzeba uważać, przemyśleć, tak? Bo tutaj trzeba znaleźć złoty środek i wy go znajdziecie, myślę. Także ja obstawiam jakąś podróż problematyczną, zmienić zdanie, może nie jechać w tym czasie, bądź też być ostrożnym. No dobrze, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia w kolejnych filmikach.